rozpoczęli. Ale cieszę się, że jesteśmy wspólnie dzisiaj. Jesteśmy po to, żeby się modlić, żeby stanąć przed Bogiem i też przynieść Bogu różne rzeczy, które Bóg ma, wierzymy, do zrobienia w nas. I chciałbym, żeby to był taki wyjątkowy wieczór, to znaczy, żebyśmy byli otwarci na Ducha Świętego i czuli się swobodnie, jeśli Duch Święty będzie Cię pobudzał do tego, żeby złożyć świadectwo wobec zboru, to chcemy, żeby to był czas naprawdę takich przełomów w naszym życiu i bądźmy otwarci, tak? Więc być może będziecie chcieli się podzielić czymś, co Bóg chce zrobić w Was, to bądźcie otwarci. Ja tylko witamy, witamy, chociaż oni są już od nas ze zboru prawie, że to nie będzie. Oni są z każdego zboru, Asię i Andrzeja, a Asia poprowadzi nas w modlitwie też. No i zobaczymy, jesteśmy otwarci, nie mamy planu tego spotkania, tylko ja chcę coś tam powiedzieć króciutko, a potem zobaczymy, jak Duch Święty nas będzie prowadził. Słuchajcie, fragment z 16 rozdziału Dziejów Apostolskich, od 19 wiersza. Nie wiem, czy wyświetlimy, jak nie wyświetlimy, tak? 16 rozdział Dziejów Apostolskich, od 16 wiersza. Chciałbym, żebyśmy posłuchali uważnie, nie będzie dzisiaj kazań, niech Słowo Boże przemówi, tak? Niech mówi tekst dzisiaj biblijny. To jest tekst, którym Asia mnie tam parę tygodni zainspirowała, ja go przeczytałem dogłębnie, ale nie bójcie się, nie będzie kazań na ten temat, chociaż nosi się na początku. Tak, na początku się wystraszyłem, zaraz powiem, co mówię. Ale popatrzmy. Gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, co zrobili? Schwytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy. Tam wprowadzili ich przed pretorów i wnieśli skargę. Ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Czyli zobaczcie, są takie momenty w naszym życiu, że jeśli ktoś, kto liczy na zysk w jakimś wymiarze, wie, że tego zysku nie będzie, próbuje nasze życie spętać w jakiś sposób i oddaje nas do przedstawicieli jakiejś władzy duchowej, która, czy to może być grzech, czy to może być cokolwiek innego, po to, żeby... No właśnie, czytajmy dalej. Tam wprowadzili ich przed pretorów i wnieśli skargę. Ci oto ludzie są, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Głoszą zwyczaje, którym nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli poparł też tłum. Bo czasami tak jest w życiu, że tłum nie jest po naszej stronie. Tak? Że ludzie wokół nas wcale nie muszą być po naszej stronie. Ale to nie zmienia prawdy i faktów. Ci ludzie się tej prawdy, mam na myśli Pawła i Sylasa, nie zaparli, pomimo tego, że tłum wcale nie był im przychylny. Ale gotowi byli iść dalej. I poszli. 22 wiersz. Oskarżycieli poparł też tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich we wnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Nie wiem, czy czuliście w takiej sytuacji bez wyjścia. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Jaka jest reakcja człowieka, który ufa Bogu, pomimo tego, że tłum jest przeciwko niemu, że sytuacja jest przeciwko niemu, jest zakuty w dybach i wydaje się, że to koniec,
taką reakcją jest ufność Bogu. Paweł z Sylasem po prostu stanęli przed Bogiem w tej sytuacji, w tych dybach, w tym więzieniu, około północy, modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Wierzę w to gorąco i jesteśmy tu po to, żeby to przeżyć, bracia i siostry, że jeśli się czujesz związany czymkolwiek, jeśli wiesz, że przychodzi diabeł do twojego życia i czujesz, że jesteś pod presją demoniczną w swoim życiu, albo pod presją problemów, albo jakichkolwiek innych sytuacji, każdy z nas różne rzeczy przeżywa, to wierzę, że jeśli staniemy dzisiaj w Chrystusie, modląc się o różne rzeczy, śpiewając Bogu hymny, to Bóg zrobi przełom w naszym życiu. To Bóg uczyni wielkie rzeczy pośród nas. Oto się modlę. Bóg jest Bogiem, który jest Panem historii. Historii też naszego życia. I wierzę, że jeśli odpowiemy wiarą, modlitwą, zaufaniem do Boga, to tak się też stanie dzisiaj w naszym życiu. Niech to będzie więc czas modlitwy, niech to będzie czas przełomu, przynoszenia przed Boga różnych rzeczy, różnych spraw. Najpierw uwielbiamy uwielbienie naszego Pana, oddania Mu chwały, oddania Mu czci. Panie, za to, że jesteś dobrym Bogiem, że Ty jesteś Bogiem przełomów właśnie, Panie, że największym przełomem, który uczyniłeś, to jest to, że uwierzyliśmy w Ciebie, Panie, i w to, co uczyniłeś na krzyżu za nas, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją świętą krew przelaną na krzyżu. Dziękujemy Ci za Twoje złamane ciało, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za każdą ranę, w której jest nasze uzdrowienie, Panie. Niechaj stąpi Duch Twój, Panie, i odnowi ziemię. Hallelujah. Yeah.
Cheers.
chwała niech Tobie nie będzie. Bo Ty jesteś godzien. Tak, Panie, tylko Ty jesteś godzien chwały, Panie. Ty jesteś godzien obiecie. Nasze serca wybrały, ale Ty wcześniej wybrałeś nasze serca, Panie. Tak jak wybrałeś te serca, które teraz są w kontenerach w Erytrei, które są w obozach pracy, które są w więzieniach, Panie. Serca tych, którzy teraz dzisiaj mają niszczone kościoły, są prześladowani, Panie, którzy mają porwane dzieci, których żony są gwałcone, którzy mają ucinane ręce tylko dlatego, że trzymają Biblię, Słowo Twoje. A wielu też i tego nie ma, Panie. Jakże Ci dziękujemy, Panie, że jesteśmy w Tobie jednością. Jakże Ci dziękujemy, Panie, że możemy powiedzieć, oto my wszyscy razem teraz, i oni tam, i my tutaj, możemy wołać. Chwała temu jedynemu, temu, który nas wybrał, który nas prowadzi, który przygotował dla nas mieszkania. Panie, odnawiaj nasze serca. Panie, daj nam moc i siłę taką, jak tam daj. Bo my nie wiemy, czy przyjdzie na nas ucisk, Panie, czy dni będą lekkie i powierne, Panie. Prosimy Cię, Panie, aby nasze kolana zawsze były złamane. Złamane przed Tobą w prośbie, ale przede wszystkim w dziękczynieniu. Tak jak dzisiaj dziękujemy Ci, Panie, za ten dzień. Za ten czas tutaj, Panie. I tam, w kontenerach w Erytrei, dzisiaj pieśń płynie. I tam, w więzieniach, i w obozach pracy. Oni też wielbią Ciebie, Panie. I ja dzisiaj, Panie, dziękuję Ci, że moje nogi tu przyszły. Bo Ty prowadzisz, Panie, Twoje sandały pokoju. I ja dzisiaj dziękuję Ci, Panie, za każdą kropkę chleba, za każdą z wody, Panie. I za to, że mogę mówić, Jezus Chrystus jest moim Panem. I wołać wszyscy razem możemy. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, nasz Panie. I Tobie, Ojcze, dziękujemy, że nas tutaj postawiłeś. Że dałeś nam swego Syna umiłowanego. Że mogliśmy dotykać tej szaty, tak jak ta kobieta, Panie, która tak chora była, ale wierzyła i ufała. I my tak stoimy. I ta łaska, która spływa teraz na nas. Panie, dziękujemy Ci w Duchu Świętym, który jest w naszych sercach. Dziękujemy Ci, Boże Ojcze. Amen. Amen. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miałby nas obdarować wszelkim innym dobrem? Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga. On przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Aleluja. Dziękujemy Ci, Panie, właśnie za to, że w Tobie mamy zwycięstwo, Panie. Że w Tobie wszystkie Twoje obietnice są na tak, Jezu. Dziękuję Ci za to, Panie. Że nie musimy się lękać, że nie musimy się bać, Panie, kiedy wołamy do Ciebie, kiedy Ty z nami jesteś, Panie. Któż przeciwko nam, Panie? Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy Tobie znów widzą. Któż jest jak Ty? Któż jest jak Ty? Tylko Ty nas oświetlasz, blaskiem oświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak Ty? Któż jest jak Ty? Tylko Ty.
Wszechmogący.